Jak bogaci ludzie unikają w Polsce płacenia podatków? Taki milioner ma co roku ogromne podatki do zapłacenia. Dlatego kupuje obraz przykładowo za 5 milionów dolarów, a następnie wykorzystuje znane galerie sztuki, na przykład w Londynie. Dzięki czemu przez umiejscowienie tego obrazu w tej galerii, przez oczywistą reputację tej galerii, wartość tego obrazu idzie znacznie w górę. Przez to umiejscowienie w tej galerii ten obraz jest wart nie 5 milionów, a 20. A w ostatnim kroku nasz milioner okazuje się hojny i przekazuje ten obraz jako darowizna dla tej galerii. Co wiąże się z tym, że milionerzy na takiej transakcji zyskają 15 milionów. A do tego ogromnie oszczędzi na podatkach, przecież wydał tylko 5.